Orkusz Miłk. Panie przewodniczący, panie komisarzu, w tej debacie chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie. Propozycja komisji wzrostu środków na zobowiązania ponad 3%, a szczególnie wzrostu środków na płatności zaledwie o 2,7% wydaje się niewystarczająca. Oznaczać to może powstanie znanego już komisji z lat poprzednich problemu kumulowania się zaległości w płatnościach. Pozytywnie należy ocenić proponowane zwiększenie środków dla programów Horyzont 2020, Erasmus+, a także instrumentu Łącząc Europę. Natomiast niewystarczający jest wzrost środków na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw czy programów wspomagających zatrudnienie ludzi młodych. Niepokojąco niski jest proponowany wzrost środków na płatności w dziale 1b, tylko o 1,1%, co może stanowić zagrożenie dla realizacji projektów infrastrukturalnych. Wreszcie nie do przyjęcia jest propozycja zmniejszenia środków na rolnictwo aż o 550 milionów euro, szczególnie w sytuacji trwających ciągle zawirowaniach na rynkach rolnych, spowodowanych między innymi licznymi klęskami żywiołowymi i konsekwencjami rosyjskiego embarga. Dziękuję bardzo. Gracias. Señor Artuy. Monsieur le Président, cher Monsieur le Commissaire, chers collègues, je veux saluer le contenu de l'excellent mandat préparé par notre rapporteur général, Daniele Viotti. Dès le 12 juillet, en votre présence, Monsieur le